Dzisiaj będę testował FL Studio, a tak na dobrą sprawę wczoraj już sobie zainstalowałem FL Studio i będę do niego wracał, ale taki sposób, że nie wiem czy wrócę, chciałbym sobie troszeczkę na nim porobić muzykę i zobaczymy jak wygląda FL Studio oczami kogoś, kto działa w Abletonie już od dobrych kilku lat, nie wiem, 7-6, ale zaczynałem kiedyś od FL Studio, także ono nie jest mi w 100% obce. Jestem tak naprawdę ciekaw, co jest zaletą obydwóch tych dawn. Już w poniedziałek, 24 września, premiera nowego kursu Ableton 10 Zacznij Tworzyć Muzykę. Zapraszam. Przygoda z FL-em będzie wyglądała w taki sposób, że po prostu będę robił beat w FL Studio i zobaczymy, co z tego wyniknie. Moje spostrzeżenia na temat FL Studio w odniesieniu do Abletona. Bardzo podoba mi się tutaj sekwenser, który idealnie nadaje się do układania perkusji. To jest piękna sprawa, chociaż ma kilka wad, bo kiedyś pamiętam, że można było tutaj sobie zapętlić, czyli na przykład mogłem sobie zrobić tylko takt tego klapa, tego tutaj dotąd i już dalej nie układać i tworzyć sobie, to było spoko. Widzę, że teraz w wersji 20 i chyba w 12 też tego nie było. Generalnie układanie perkusji na tym to rzeczywiście fajna przyjemność. Płynniej, sprawniej to wypada niż w przypadku Abletona. Szybko można zmieniać sample. No i ta rzecz, która jest związana z tym, to jest chyba channel rack, nie wiem, to channel rack się nazywa, nie wiem. Te kilka podstawowych funkcji, które znajduje się tutaj, czyli tutaj mogę sobie dostosować długość sampla, crossfade, przyciąć go, zobaczcie, skrócić. No oczywiście to są, nie są jakieś nadzwyczajne funkcje, to jest po prostu jak sampler. Tutaj mamy obwiednie, co jakby też jest dosyć oczywistą, prostą rzeczą. No to można określić jako sampler. W Abletonie byłby to sampler, ale jest to też dosyć wygodne, szybki dostęp do każdego sampla. Rzeczą, która jest tutaj dosyć taka niewygodna w kontekście późniejszego miksowania, to fakt, że może ja czegoś nie wiem, jak tak, to mnie poprawiajcie, nie znalazłem, żeby od razu automatycznie przypisywały się te kanały do kanałów w mikserze, czyli jak mam tutaj dodany klap, ten na przykład, to żeby on od razu automatycznie był przypisany na przykład do pierwszego wejścia w mikserze. Muszę to ręcznie robić, nie jest to jakieś mega wygodne i potem też muszę tutaj sobie w mikserze nadawać oddzielnie nazwy. W Abletonie jest to o tyle spoko, już wam pokazuję, że tam po prostu dodając jakiś instrument czy sample na kanał, on po prostu jest przypisany do jednego kanału. A tutaj tak na dobrą sprawę do jednego kanału można wysłać Bóg wie ile rzeczy, co oczywiście w kontekście pewnych zabiegów na miksie jest bardzo spoko. I już wam pokazuję jak to jest w Abletonie. Mam tutaj sobie na przykład instrument, weźmy sobie, jest tutaj Analog Lab. Ok. I on po prostu jest przypisany do tego tutaj akurat podpisanego kanału jako piano. I to jest na stałe przypisane, co jest jakby bardzo wygodne, bo teraz załóżmy. Dodam kolejny instrument do Abletona. Cokolwiek, niech to będzie operator, to ja go po prostu sobie przesuwam, hop, dodaję i od razu tworzy się nowy kanał, który składa się tylko z tego instrumentu. Mogę na tym instrumencie grać, on jest tutaj dostępny. No i od razu też nabrał taką nazwę Dusky Swell, więc jakby automatycznie się nazwy tworzą, oczywiście mogę ją potem zmienić. I w kontekście takiego miksowania to rzeczywiście Ableton wypada no znacznie lepiej, plus kolejna rzecz w FL Studio, no to 10 efektów można tylko zapiąć w takim tradycyjnym ujęciu. 10 slotów na każdy z kanałów, co jakby w większości wypadków oczywiście wystarczy, ale czasami chciałoby się pobawić, może potworzyć jakieś bardziej złożone rzeczy. I tak wiem, że w FL Studio można wykorzystać patcher. Coś takiego, gdzie możemy sobie tworzyć większe ilości tych efektów i na przykład no dodałem sobie Ozone i Major. Więc teoretycznie można dodać więcej tych efektów niż 10. Natomiast w Abletonie po prostu mogę dodawać efekty w
przypuszczam, że w nieskończonej ilości, a przynajmniej w takiej, że raczej nigdy nie osiągniemy momentu, w którym byłoby tego już się nie dało dodać, ewentualnie komputer nie wytrzyma. I też można tworzyć grupy efektów. Czyli przykładowo, ja mam tutaj kanał piano, ten żółty odznaczony, znaczy on teraz jest na błękitnie, ten tutaj. I zobaczcie, na dole w tym kanale znajdują się efekty. I w tym momencie no, mam więcej trochę rzeczy zapiętych. I tak naprawdę mógłbym dodawać i dodawać kolejne efekty. I też jest to fajne, że od razu na przykład chcę podejrzeć sobie ten kanał, no to od razu na dole wyświetlają mi się efekty dla tego kanału. Chciałbym zobaczyć, co jest na kanale 808, no to od razu efekty dla kanału 808. Na pewno w kontekście miksu FL Studio no ma braki i niewątpliwie jest to mniej wygodne do miksowania, ale nie znaczy oczywiście, że się nie da miksować. No ale cały czas nie mogę wyjść z podziwu tego całego, nazwijmy, no to jest sekwenser, który znajduje się tutaj. Zobaczcie, kawałek perkusji na razie udało mi się stworzyć. I zabieram się za dalszą pracę. Są kolejne rzeczy, które rzucają mi się w oczy. Dotyczy to przede wszystkim piano roll. No nie da się ukryć, że ma dużo zalet te piano roll, które znajduje się w FL Studio. Taka rzecz, która wydaje mi się dosyć istotna, to jest fakt, że tutaj można sobie wybrać podgląd skali. Wchodzę w Helpers, Scale Highlighting i mam tutaj do wyboru większość popularnych skal, w tym molową, durową i w wybranym kluczu. Czyli kiedy wybiorę sobie na przykład D, molowe, no to będę miał tutaj na biało, na jasno podświetlone tylko te nuty, które znajdują się w tej skali, więc jest to w sumie mega wygodne. Nawet jeżeli znam skalę i wiem, jak one dokładnie wyglądają, to po prostu jest to wygodniejsze. Natomiast w Abletonie jest po prostu piano roll i tyle. I jakby tam nie mogę sobie zrobić takiego podglądu, jakie mają być zaznaczone dźwięki, czego rzeczy w sumie brakuje, no bo to jest proste ułatwienie, które, no wiecie, tu jest te piano roll abletonowskie i na tym koniec. Jakby nie mogę tego zmienić. Kolejna rzecz to szybkie przechodzenie pomiędzy instrumentami, które chciałbym edytować w piano roll. W FL Studio po prostu sobie, zobaczcie, o tutaj wybieram to, oj, z tego pola, nie? Omnisfery, jeżeli chcę, załóżmy werbel, no to sobie przyłączam i mam tutaj werbel. Mogę przyłączyć sobie na tomy, na cokolwiek, no wszystko, co się tutaj znajduje w wybranym patternie. Natomiast w Abletonie domyślnie mogę edytować jeden instrument, jeden klip, tak na dobrą sprawę, który mam wybrany. Jeżeli zaznaczę kilka klipów na raz, to dopiero teraz mam taki podgląd Ghost Channels, Ghost Notes, jak w FL Studio i mogę się tutaj na górze, zobaczcie, przełączać pomiędzy tymi kanałami. Ale to dotyczy tylko tego, co mam zaznaczone, więc jak czegoś nie zaznaczyłem, to muszę wyjść i to dodać do zaznaczenia do tych klipów. Także nie jest to aż tak wygodne. Ale jest tutaj, zauważam, jeden minus, jeżeli chodzi o FL Studio. Mianowicie chodzi o to, że domyślnie od razu w Ghost Notes mam podgląd wszystkich instrumentów i wszystkich nut narysowanych z każdego instrumentu w danym patternie. Teraz widzę wszystko. I tak na dobrą sprawę nakładza się tutaj perkusja i za bardzo już nie wiem, co jest czym. Widzę tutaj akordy, ale nie wiem, czy to są akordy. Tutaj też widzę od razu hi-haty i wszystkie inne rzeczy. Oczywiście da się temu zaradzić, po prostu przejść do kolejnego patternu i w kolejnym patternie układać, od razu układając wszystko na playliście tutaj, co troszeczkę więcej czasu wymaga. Natomiast w Abletonie, widzieliście, miałem zaznaczone te rzeczy i tylko te zaznaczone klipy są widoczne w podglądzie Ghost Notes. Także to akurat jest na korzyść Abletona. Ale jeżeli chodzi o FL-a, przy którym cały czas jesteśmy, to dużą zaletą i piękną wręcz moim zdaniem sprawą są tutaj takie narzędzia. Moim zdaniem to jest też bardzo przydatna rzecz. Chociażby na przykład co mamy tutaj, strum. Wybierzmy sobie to. I zobaczcie, mam teraz te nuty w taki sposób rozrysowane, ale gdy wybiorę sobie tutaj strum i załóżmy velocity, zobaczcie, zmienia się velocity, gdy może tak, żebyście wszystko widzieli.
O, zmienia się velocity, czyli każdej kolejnej nuty jest inne. I też mogę sobie taki zrobić strumming. Gdy na przykład mam akord, to wszystkie nuty nie grają jednocześnie, tylko tak jakbym zagrał to w ten sposób. Akord wciskam, je wszystko na raz, tylko... A to mogę tutaj sobie zrobić w sposób automatyczny w pewnym sensie, a w FL-u, w Abletonie, sorry, muszę to zrobić ręcznie, poprzesuwać. Tych narzędzi oczywiście jest więcej, tutaj są jakieś arpeggio, no to akurat nie jest jakieś nadzwyczajne, ale te rzeczy naprawdę robią robotę. Teraz zobaczcie może jak ja to zrobiłem, taką mam krótką pętlę już. Bardzo podoba mi się taka opcja przecinania nut w piano roll, że możemy sobie, zobaczcie, zresztą no, wy wiecie, kto korzysta z FL-a, no to hop, sobie przecinam, nie? Więc czasem jest to mega przydatne, gdy chcę podzielić jakoś nuty, zmienić ich rytmikę, natomiast w Abletonie muszę po prostu nie ciąć, tylko sobie skrócać nutę, wydłużać, więc jakby no nie jest to takie wygodne. Kolejny plus, dla FL-a i wydaje mi się, że jednak mimo wszystko te piano roll ma praktycznie może jak dla mnie jedną, dwie, trzy wady w odniesieniu do Abletonowskiego i jest na pewno zdecydowanie lepsze, no bo ma po prostu więcej możliwości. W kolorze cytryny, ogród malinowy, pieczone ciasto, rozchodzi się do... Generalnie łatwo się dosyć przestawić jest z Abletona do FL Studio. Co prawda też kiedyś z niego korzystałem, ale to było tak dawno temu. Ale jednak pewne nawyki przeszkadzają w płynnej pracy i czasem muszę się zastanowić nad tym, żeby coś zrobić. I tak na dobrą sprawę, też z perspektywy czasu ciężko jest powiedzieć, który z tych programów jest bardziej intuicyjny. Na dzisiaj wydaje mi się bardziej Ableton, ale znam go od podszewki na wylot wszystkie rzeczy. Brakuje mi na pewno tutaj efektów, kilku efektów. Przede wszystkim kompresora, czy wiadomo, kompresor w FL-u jest jak najbardziej, ale zdecydowanie wygodniej korzysta mi się z tego abletonowskiego kompresora, już go wam pokazuję. Czemu przede wszystkim? Bo tutaj wizualnie dobrze widać, co się dzieje. Mamy też taki wykres. Co prawda w FL-u powiecie, że jest Maximus, ale on jest dosyć naciupkany, tam naprawdę dużo tych funkcji jest, więc to troszeczkę utrudnia, kiedy jest za dużo rzeczy. Tutaj tego naprawdę bardzo dużo, ten Maximus, co nie znaczy, że jest jiś zły, nie? Tylko, że po prostu bardziej złożony i... Ale włosy dzisiaj mam. Jak czasem chcę się szybko coś zrobić, to nie jest taki intuicyjny mimo wszystko ten Maximus. Taką pętlę udało mi się stworzyć, co prawda zrobiłem ich w międzyczasie kilka, także to nie jest jedyne. Jeżeli chodzi o pracę w FL Studio, to w sumie całkiem przyjemnie się pracuje. Jest kilka mankamentów, których mi brakuje z Abletona, to są też po prostu przyzwyczajenia. Pewnych rzeczy nie pamiętam, bo tak na dobrą sprawę od wielu tak naprawdę lat praktycznie nie zaglądałem do FL-a. Czasem tam coś sobie pobawiłem się, więc wielu rzeczy nie pamiętam, wiele rzeczy się zmieniło, bo ostatni, z którego w miarę korzystałem, to była dziesiątka, a taki pierwszy, z którego korzystałem, to mogła być szóstka, a może nawet siódemka, także na pewno dużo, zresztą widzę, że się dużo zmieniło. Jeżeli chodzi o kolejną rzecz, która mi nie do końca, taka mała, brakuje mi, to grupowanie w mikserze ścieżek. Mam tutaj mikser, w którym po prostu są ścieżki, nie? I jakbym, załóżmy, od tego, od jedynki do szóstki miał sobie perkusje, jakieś tam stopa, werbel, hatsy i tak dalej, chciałbym to złączyć w jeden kanał, tak żeby potem sobie, nie wiem, zapiąć kompresor na wszystkich tych, na całą perkusję, czy jakieś efekty, żeby zespolić te perkusje, no to nie mogę tego szybko zrobić, co prawda wiadomo. Można sobie to powysyłać do kanałów, do jakiegoś jednego zbiorczego za pomocą tych przycisków.
pokrętę, no ale nie będę tego robił teraz. Jeżeli chodzi o Abletona, to sprawa wygląda w ten sposób, że jeżeli mam interesujące mnie kanały, to wystarczy, że zaznaczę te kanały, które mnie interesują. Załóżmy, że są to te kanały od 12 do 16, są to jakieś perkusyjne rzeczy. Wciskam Ctrl plus G. Tworzy się grupa i teraz wszystkie te zaznaczone kanały trafiają do jednego zbiorczego kanału, no i mogę sobie tam zapinać kompresor i tak dalej. Tu zauważam, że z przyzwyczajeń moich miksowych, nazwijmy to, z Abletona, troszeczkę braki ma w tym względzie FL. Jeżeli chodzi o mikser, on jest, nie jest tym, czego bym chciał w 100%. Jakoś bardziej, więcej daje swobody mi praca na tym mikserze abletonowskim, który też nie jest idealny, nie jest. Nie wiem, jak dokładnie wygląda to w FL-u pod względem warpowania ścieżek, czyli dopasowywania ich do tempa utworu. Zawsze pamiętam, że było to troszeczkę bardziej złożone niż w przypadku Abletona. Może się coś zmieniło, jeszcze tego w 100% nie przetestowałem, bo tak naprawdę ile? Kilka godzin sobie tutaj siedzę, więc nie zdążyłem przejść przez wszystkie interesujące mnie rzeczy. W Abletonie akurat jest to bardzo tak naprawdę proste. Ten system warpowania jest bardzo rozwinięty i daje niesamowicie duże możliwości. No zobaczcie, mam tutaj zwarpowany sample i tak naprawdę to mogę sobie dowolnie do siatki przesuwać, rozciągać. No cuda niewidy można tutaj robić. To jest naprawdę niesamowite, bo stosunkowo łatwo można odnaleźć tempo sampla. I jak już mamy je odnalezione, no to na przykład ten tempo pętli sampla ma 140 bpm, projekt ma 120, to po wrzuceniu ten sample będzie od razu odtwarzany w tempie 120 bpm, oczywiście jeżeli jest zwarpowany. Ja dokładnie jeszcze nie wiem, jak to w FL-u wygląda. Zawsze pamiętam, że było trudniej i też na wstępie gdzieś tam już chwilkę sobie rzuciłem. Oj, coś się tutaj niespodziewanie odtworzyło. To zauważyłem, że to nie jest tak intuicyjne. Jeszcze do tego nie doszedłem. Jeżeli wiecie, jak to wszystko wygląda, to proszę dajcie mi znać w komentarzach. Będę szybciej. No i dajcie też znać koniecznie, za co lubicie FL-a. Co jest tak naprawdę jego największą zaletą według was oczywiście. Może to spowoduje, że mnie to przekona, żeby w 100% się na niego przesiąść. Jakbym miał powiedzieć, co mi dla mnie rządzi, to w FL-u ten sequencer. To jeżeli chodzi o układanie perkusji, to mi się to bardzo, bardzo mega podoba. No i oczywiście piano roll, które zdecydowanie daje więcej możliwości niż te piano roll abletonowskie. Tak wyglądają moje pierwsze spostrzeżenia co do FL Studio po kilkuletniej przerwie i po wieloletniej pracy w Abletonie.